Witajcie, jesteśmy na spotkaniu seniorów w Wadowicach. Są z nami ojcowie Karmelici Bosi z obu prowincji krakowskiej i warszawskiej w wieku powyżej 65 lat. I jest z nami również ojciec doktor habilitowany Szczepan Praśkiewicz, obecnie relator w Kongregacji do Spraw Świętych. Mam nadzieję, że ten temat też będzie okazja jeszcze poruszyć. A dzisiaj jest dzień chyba szczególnie dobry na wspominanie, więc może zacznę od takiego chyba najbardziej klasycznego pytania. Jak to się w ogóle stało, że jest ojciec w Karmelu? No, dziękuję bardzo za zaproszenie do tej rozmowy, za to pytanie. Bo po raz pierwszy przybyłem do Wadowic w grudniu 1971 roku. Jak się to stało? Rok wcześniej moją rodzinną parafię w Piotrkowicach w diecezji kieleckiej przejęli od kleru diecezjalnego Karmelici Bosi. I my, jako młodzi chłopcy w ten czas, chodziłem do 6., 7. klasy podstawówki, no, byliśmy bardzo zdziwieni i pytaliśmy ustępującego proboszcza, jak to będzie z tymi zakonnikami, którzy przyjdą. Tak jak do księdza zwracamy się, proszę księdza, to jak będziemy mówić, proszę zakonnika i takie elementarne pytania. A on nam wytłumaczył, że słuchajcie, tak jak w Polsce, w każdym kraju jest milicja, w ten czas to była milicja, nie policja, są różne oddziały wojska, jest piechota, są wojska zmechanizowane, jest marynarka wojenna, tak samo jest w kościele. Są księża diecezjalni, ale są i zakony, które się specjalizują w różnych dziedzinach posługi Kościołowi. Przedstawicielami są różnych szkół duchowości. No i do Piotrkowic przyjdą Karmelici Bosi. I nie będziecie się zwracać do nich, proszę zakonnika, tylko tak jak do nas mówi się księże, to do nich będziecie mówić ojcze. No i rzeczywiście ojcowie Karmelici przybyli do Piotrkowic. Ale nigdy nie powiedzieli, że mają w Wadowicach szkołę, niższe seminarium, gdzie można już się udawać po podstawówce. I ja wyczytałem w Gościu Niedzielnym taką notatkę. Karmel zaprasza chłopców po szkole podstawowej do niższego seminarium duchownego. Chłopców po szkołach zawodowych do nowicjatu na braci zakonnych. No i wyciąłem to z tego Gościa Niedzielnego i poszłem do ojca katechety, ojca Bogumiła Widera, a on mówi, słuchaj, fajnie, jest taka szkoła, zawiozę cię nam, pojedziemy do Wadowic. Akurat za tydzień brat Redem będzie miał złoty jubileusz ślubów zakonnych i ja cię zawiozę. No i przywiózł mnie tutaj. Zobaczyłem to. Nocowałem w internacie z chłopcami właśnie niższego seminarium. Bardzo mi się to spodobało. I co więcej, gdy wróciłem do domu rodzinnego, pochwaliłem się o tej mojej wycieczce koledze, Michałowi Błaszczykowi. No i tak się stało, że to było w grudniu, za pół roku zdecydowaliśmy obaj w czerwcu, że udajemy się, skończywszy 8. klasę, tutaj do Wadowic, do niższego seminarium, które realizowało program Liceum Ogólnokształcącego i we wrześniu tutaj przyjechaliśmy. I przez 3 lata byliśmy no, uczniami tejże szkoły, mieszkańcami tego klasztoru jako internatu i tutaj byliśmy przygotowywani, realizując program Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistycznym, no ale niestety były to czasy komunistyczne, szkoła nie miała praw państwowych. Dlatego do 4. klasy ojcowie wysłali nas do Poznania i tam chodziliśmy do liceum dla pracujących, żeby uzyskać państwową maturę. A równocześnie był to rok postulatu zakonnego. I po tejże maturze ja się zgłosiłem do nowicjatu, a mój kolega, jak zresztą niektórzy inni koledzy, poszli do innych szkół, czy na Wydział Prawa, czy do Seminarium Duchownego Diecezjalnego, czy na studium nauczycielskie. I do dziś utrzymujemy kontakty
Z mojej klasy rozpoczynało nas 21 chłopaków w tym niższym seminarium. Do matury nasz doszło 14, do zakonu wstąpiło nas 6. Święcenia kapłańskie przyjęło 4. Żyje nas jeszcze 2, ojciec Sylwester Potoczny i niżej podpisany, a nie żyją dwaj koledzy, współbracia Józef Kołodziejczyk i Marek Kłaput. Tak się to wszystko zaczęło, czyli praktycznie od 1972 roku jem karmelitański chleb. A więc ile to już jest? 44 lata. No i nie narzekam. Trudno mówić jest, że to ja sobie to wybrałem. No nie, to Pan Bóg wybiera. Ale gdyby mi dał szansę czy możliwość ponownego wyboru, to wybrałbym to samo. Chociaż najlepszy przykład mówią ze samego siebie. Ale no, uważam, że podjęcie tej łaski wezwania, powołania dawało mi zemprę no, optymizm, radość życiową i uważam, że jestem na właściwej drodze, że kroczę tą drogą, jaką Pan Bóg dla mnie przeznaczył, do jakiej mnie powołał. Mimo ludzkich słabości staram się realizować to powołanie i przeżywać je ciągle z niegasnącym entuzjazmem, jakkolwiek no, należę już do grupy emerytów, no bo według prawa państwowego polskiego jestem emerytem i tutaj też na tym spotkaniu jesteśmy ci, którzy przekroczyli 65 lat życia. Tak, to jest dobry moment, żeby zadać pytanie, czy coś się zmieniło? No, trochę się zmieniło, trochę się zmieniło. Pamiętam, jak przyjąłem święcenia w 83 roku w Rzymie i przyjechałem do Polski na wiosnę, na prymicję. Prymicję miałem w Białą Niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia w Piotrkowicach. Potem pojechałem na kilka dni do Czernej. Było to w kwietniu, koniec kwietnia, taka piękna wiosna, kwitły drzewa owocowe, wiśnie w ogrodzie klasztornym w Czernej. I spacerowaliśmy z ojcem Onufrym, który był no, seniorem wówczas, staruszkiem. Jak ja byłem nowicjacie, to on miał złoty jubileusz kapłaństwa. I tak spacerowaliśmy i on w pewnym momencie mi mówi, że właściwie nas starszych z wami młodymi to już nic nie łączy. Nosimy jeszcze takie same habity, ale właściwie nie mamy wspólnego języka, wy żyjecie już w innym świecie i właściwie to ten zakon, który dziś istnieje, to nie jest ten zakon, do jakiego ja wstępowałem. Czyli można to usłyszeć w każdym czasie. Tak, tylko co dalej? Ja powiedziałem ojcu Onufremu, ojcze, ciekawe, że ja sobie zadaję to samo pytanie. Ale ja idę dalej i pytam się, dlaczego tak jest, ojcze? Mnie się wydaje, że to jest wasza wina, bo wyście nas tak wychowali. My żyjemy tak, jak wyście nas wychowali, jak wyście nas nauczyli. On się tak zatworzył. No i nagle zadzwonił dzwonek na kompletę. To było już po Wielkanocy, więc kompleta była po rekreacji i poszliśmy do chóru na kompletę. Rano, tyle co po śniadaniu, on puka do mnie. Ojcze, ja całą noc nie spałem. To naprawdę ojciec tak myśli, że to my jesteśmy winni? A ja mówię, ojcze, przede wszystkim to nie jest tak źle. Tu nie trzeba szukać winnych. To jest normalna wymiana pokoleniowa. Nie tylko w Karmelu, nie tylko w zakonie tak jest. Podobnie jest w rodzinach. Wielokrotnie dzieci nie rozumieją się z rodzicami. I nie to, że matka nie rozumie się z synową, bo to może być coś takiego, ale nawet z rodzoną córką i tak dalej. To jest normalny bieg rzeczy, tu nie ma żadnej winy. Świat idzie do przodu, następuje pewna ewolucja. Naprawdę, ojcze, nie jesteście winni, my jesteśmy wdzięczni za to, że nas wychowaliście, że przekazaliście nam ten skarb duchowości karmelitańskiej, charyzma i my się go staramy przeżywać. Tylko, że no, są troszkę nieco inne odniesienia, no bo był Sobór Watykański, była reforma, Ecclesia Semper Reformanda, etc., etc.
Niech ojciec będzie spokojny, ojcze, nie macie żadnej winy. Uklęknąłem przed nim, ucałowałem już kaplerz. A on mówi, ojcze, naprawdę tak ojciec myśli? Naprawdę. I nie tylko tak myślę, ale tak jest. To dobrze, to ja się idę przespać. Proszę. I ja myślę, że podobnie dziś wy młodzi patrzycie na nas, dziadków, i może też zadajecie sobie pewne pytania, co my myślimy o was młodych i tak dalej. My patrzymy na was z wielkim entuzjazmem i cieszymy się. Jakkolwiek wy przerastacie nas, chociażby kwestia tych wszystkich mediów, internetu, obsługi komputera. Nie taki dziadek jestem, ale szukam pomocy u młodych często, jak gdzieś tam przycisnę jakiś klawisz w komputerze i nie mogę sobie poradzić potem. No. Pamiętam, jak ojciec Michał Machajek w Kurii, uczyłem go na generalnej, bo tam pracowałem długie lata, uczyłem go na komputerze pisać. Biedak całe po południu coś pisał i przycisnął jakiś klawisz i znikło mu wszystko z ekranu. Przyszedł do mnie taki zmartwiony, poszedłem, udało mi się ten tekst odzyskać. Jak to ojciec zrobił? Mówię, ojciec nawlekał na nitkę te litery, jak ojciec pisał. I ta nitka ojcu gdzieś spadła pod stół. Ja tą nitkę znalazłem, wyciągnąłem, oto wszystko jest. No to chwała Bogu. No. Więc ja uważam, że nie ma konfliktu, jest normalna wymiana pokoleń, i są nieco inne punkty odniesienia, ale to, co jest zasadnicze, to, co jest esencjalne, służba Chrystusowi w Jego Kościele, służba wiernym przy zachowaniu zasadniczych cech charyzmatu karmelitańskiego, jak to gdzieś pięknie mówił na pierwszej konferencji ojciec Łukasz Kansy, prowincjał warszawski, te trzy elementy. Modlitwa, z której wyrasta apostolat. Dawniej mówiliśmy contemplata alis tradere. Dzielić się z wiernymi, z ludem Bożym tym, co przeżywamy na modlitwie. A dziś, dzięki wam młodym, nastąpiło ubogacenie tego. Mianowicie mówimy już nie contemplata alis tradere, ale contemplationem alis tradere. Czyli nie tylko przekazywać innym to, czego doświadczamy na modlitwie, ale co więcej, uczyć ich modlitwy, uczyć ich kontemplacji, aby oni sami doświadczyli, czym jest ta zażyłość z Bogiem. I to jest właśnie ta głębia, to jest ta ewolucja. Dlatego przy naszych klasztorach szkoły modlitwy, grupy modlitewne, instytuty duchowości, etc. Dawniej tego nie było. Dawniej były procesje ze szkaplerzem, trzecie niedzielę szkaplerza się trzymajmy, staruszkowie przy tych sztandarach i tak dalej. A dziś właśnie to jest ten krok do przodu, to jest to postępowanie poszukiwaniu coraz to większej głębi. To jest to wypływanie na głębie, ten okrzyk Jana Pawła II, długi naltum na przełomie tysiącleci. I to się dziś realizuje i nas starców to cieszy. No ja tak jeszcze mówię o tym starości mojej tak trochę z uśmieszkiem. No bo jeszcze emerytura niby formalnie już wpływają te pieniądze nawet, emerytura. Ale w Kościele emerytura to jest od 75 roku życia i pracuję w pełnowymiarowym etarze w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. No więc tylko się cieszyć i że ta wymiana pokoleniowa następuje i że się nawzajem rozumiemy. My się cieszymy, że będzie miał nas ktoś pochować, nie tylko, ale tymi zdobyczami tej nowoczesności, która jak gdy jest ochrzczona, no to przynosi wspaniałe owoce. Bo nowoczesność nie musi nas skazywać na manowce. Przeciwnie, pozwala nam głębiej żyć wszystkimi wymogami naszego charyzmatu. W zasadzie miałem poprosić o jakąś puentę, ale w sumie ta puenta już jakoś sama się wymieniła. No. Może jeszcze jedno o tych procesach, ponieważ pracuję w dykasterii spraw kanonizacyjnych. Więc przy ocenianiu heroiczności cnót bierze się rzeczywiście pod uwagę mniej więcej ostatnie dziesięciolecie życia.
Bo grzechy młodości można wybaczyć, jeśli potem ktoś osiągnął dojrzałość duchową, żyje w pełni oddaniu Panu Bogu. Jest też ten element ascezy, ewangelicznego wyrzeczenia i pokuty za ewentualne, powiedzmy, pomyłki młodości. Ale można też wszystko zepsuć na starość. Może być wspaniałym zakonnikiem, kapłanem młodości, a na starość czyni się takim zgrzybiałym starcem, że przysłowiowo bez kija nie podchodź. Nie? Dlatego to ostatnie dziesięciolecie ono ma specjalny taki ciężar na całości oceny. I tutaj jest dla nas wielka szansa, żebyśmy co dobrze zaczęliśmy, żebyśmy jeszcze lepiej skończyli. No a nawet gdy były pomyłki, to żebyśmy to przezwyciężyli. Ale niech nas Pan Bóg broni, żebyśmy nie byli takimi zgrzybiałymi starcami jakimiś. No. Pamiętam, jak postulantom wykładam kwestie procesów beatyfikacyjnych i mówię o tej ostatniej dziesięciolatce, to się tak śmieją, ile tu mamy jeszcze czasu. No, pomału, bo nie wiesz, kiedy się ta ostatnia dziesięciolatka rozpoczyna. No. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. No, wszystkim szczęść Boże.